Za mąż nie wydajesz? Kto je tam weźmie, antałyki? Coś późno strzyżesz. Eksperymentuję. Dosyć mam już owiec. Co, nie mnożyły się? Mnożyli, ale wełna jakoś nie szykuje, niby karakuły, a sierść im prosta rośnie. A co na to fachowcy? Że wypadek na skalę światową. Wróbel ładnie się wybudował. Co mu tam? Nowoczesnością się nie zajmuje, to bogaty. Dzień dobry, Łukasz. Na nowy interes pożyczasz. Co teraz będzie? Chmiel? Króliki? Pieczarki? No widzicie, gada? Tylko ciemnota. Orze i sieje jak za pańszczyzny. Łatwiej marzyć, gorzej gospodarzyć. Przydziałkiem! Może byście się same podstrzygły! A nie giryznów! Uczesać was? A może jeszcze na ondulowa? Bodaj was pokręciło! Jeszcze zobaczymy, kto lepszy! Dębiki czy wróble? No, gdzie ten hultaj? Marcinku! Marcin! Marcinku! Marcin! Marcin! Mógłbyś się wreszcie odezwać. Do roboty mnie zagnają. Ale tak nie można nas... Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, panie Łukaszu. No, uśmiechnijcie się ładnie. No, śmiało. O tak, to. No, dziękuję. Bardzo lubię tego twojego stryjka. Jest taki miły. A mnie lubisz? Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie zna, żartuje. Kocha... Lubi. Słuchaj. Możesz mi powiedzieć, jak się jedzie do Kosówki? Godzinę już błądzę po tych wertepach. Do Kosówki, proszę pana, trzeba najpierw kawałek prosto, a potem za dużą brzozą w lewo. A potem jeszcze w prawo, i potem jeszcze lepiej możesz podjechać... Możesz przynieść i pokazać mi? Dziękuję, już dalej sam trafię. Jeszcze kawałeczek.
Jimmy przyjechał. Hello, Jimmy. No i jak się bawicie? Zatańczymy. Może trochę potem. Dzień dobry, cześć. Koszmarnie daleko tutaj. Jimmy, kto to jest? Jimmy, kto to jest? Nie widzisz? Hippie. Zatańczymy. Aha, chłyć ci nie odpowiada. Jola, zajmij się nim. Lubię muzykę, lubię taniec, lubię chłopców takich jak... Chodź. Jeśli masz ochotę. Tak. Stres mnie dręczy. Co robi? Bo ja wiem, proszę pani. On nie wie, cudowny. Jimmy! Marzena! Chodź! No. Słuchajcie, no kobiety, co wam powiem? Ty już lepiej nic nie mów. Nie przerywaj. Jak eksperymentować? No to na całego. Fermę zakładamy. Ale jaką? No. Pszczoły? Zające. Perlicz. Nowe fixum dyrdum. Mówiłem, nie przerywaj. Ślimaki będziemy hodowali. Tego brakowało. Orecie. Roboty z tym nie za dużo. Nie za dużo. Leżysz sobie na trawce, odpoczywasz, a ślimaczki same rosną. Same rosną. Tylko rano, kiedy rosa, będziecie musiały zebrać je do koszyków. Tylko do koszyków zebrać, tylko do koszyków. A gdzie ten hultaj? Co, jeszcze nie przyszedł? No niech ja się do niego dorwę, to ruski miesiąc popamięta. Marcin! Ola Boga, znów się zaczyna. Jedynak! No. A gdzie ty się po nocy włóczysz, co? Co? Ja ci tu zaraz... Czekaj! Ja ci coś za pasem powiedz, odbicie pasem! Oj, nie poszykowało mnie same baby. Jeden syna i to... O! Widzicie, co tam leci?
Nie ministry na delegację. Żaden Pompidu, ale ślimaki po dolary lecą. O, ślimaki już odleciały, teraz kolej na żaby. Polskie ślimaki już na stołach francuskich smakoszy. Postanowione. Oj, Jonas, Jonas, oj, głupo. Całą gospodarkę pod ślimaki puszczam. Ślimakowisko na skalę światową. No, masz, zabaw się. Za to? Już ty darmo zjadzie. Uważajcie, królewne, żebyście czegoś nie zgubiły! Odczepcie się od moich córek! Kułackie nasienie! Kułak! Kto kułak? No, odejdź, po co ci to? Chodź! Nie przerywaj! Przyjdzie na was kryska wróble! Weź tę pierdzikówkę na plecy, będzie szybciej. Łamaga. Zawsze co samochód, to samochód. Też tam samochód. Co innego, bracie, prawdziwy amerykański. Jezus, co to tam dzieje? Chodź, chodź, szybciutko. Cześć, chłopaki, no. Piwka szybowa, raz, dwa, trzy, zagrajcie coś takiego, wiesz, takiego jękliwego. Co ty? To jest zabawa. Kup sobie tranzystor. Dobra, spadę. No co, co? Co jest? Czep się, durniu.
Daj mi spokój. Dobra, już. Odprowadzić cię do domu? Obejdzie się. Jak będę chciała, wróble odwiozą mnie motorami. A ja tu przyjadę własnym samochodem. Puknij się w głowę, głupolu. Nie wierzysz? Co, nie wierzysz? No to patrz. Przestań. Na moją krew i wszystkie diabły przysięgam, że po ten nóż przyjadę własnym samochodem. Coraz goręcej. Jeszcze chwila, a ugotują się żywcem. Wreszcie lądują. A tu nowa okropność. Widział pan w telewizji, panie Łukaszu, jak się od tego lądowania księżyc zatrząsł? Jak któregoś dnia, panie Łukaszu, czymś cięższym rąbnął, to się nam nasz księżyc rozsypie w drobne. Piwo przywieźli! Tak. Niech sobie świeci zakochanym. Aha, święte słowa, panie Łukaszu. Panie Łukaszu, piwko przywieźli. Dzień dobry. Jakie życzymy? Urzędowe, artystyczne, dla ukochanej. Proszę. Marcin, co się stało? Co? Bójka z wróblami, tak? Nie, ja tylko tak. Proszę, może się pani rozbierze. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, to... Proszę, proszę siadać. Jakie życzymy? Urzędowe, artystyczne, czy może portrecik, co? Do Ameryki jadę, do brata. To do paszportu potrzebne. W zeszłym roku był i zaprosił mnie. Aha. Ej, fotografię potrzebuję do paszportu. Do paszportu. A kiedy pani wyjeżdża? Ano, ja Bitka będę była, miała co? Wszystko gotowe. Uwaga, teraz przybieramy pozę. Momencik, proszę się chwileczkę. Uwaga. Trzymać pani łaski, pewna paski. Dziękuję. Dziękuję. Proszę chwileczkę zaczekać. Zaraz wypiszę kwit. Dobrze. Powiedz mi nic, poniu, po coś tu przyjechał? Ja bym... Stryjek nie weźmie do pomocy. Ojciec cię przysłał, tak? Sam? Nie. Wracaj, synu, tam, skąd przyjechałeś. Nie zawracajcie mi głowy. Ja tutaj mam robotę. No najpierw muszę skończyć tutaj, a potem do was dojdę. Co ty robisz? Weź śrubokręt po ludzku do ręki i teraz, no właśnie. Przepraszam, czy tu pracuje Józek Górka? Kto? Józek! Ktoś do ciebie! Ja! Cześć! Cześć! Co, wóz chcesz kupić? Na razie jeszcze nie. Wiesz... Józek, chciałbym tutaj popracować. Dwa słowa. Masz świadectwo z technikum? Nie mam. Matury też nie masz? Na razie nie. Na razie nic się nie da zrobić. Józek, słuchaj. Nie mógłbyś mi pożyczyć ze 200 na początek? Józek, bądź kolega. Ja muszę w mieście. Daj to w zestaw. A w czym będę chodził? Coś się znajdzie.
mnie przywieźli. Panie Łukaszu! No? Panie Łukaszu, niech pan posłucha. Znów potworna makabra. Nie. No? Wyrodny ojciec zabił tasakiem. Tasakiem swego jedynaka za to, że nie chciał się ożenić z bogatą wdową. Tasakiem? Coś się dzieje na tym świecie. Już nawet jedynaków ludzie serc nie mają. Co? Co tam? A to mruczuś w kuchni harcuje. Aha, złodziej! Złodziej! Nie, bratanek. Znowuś tutaj? Stryk nie weźmie za ucznia. Stryk nie będzie z kamienia. No. Przyda się. W interesie. Pomocnik nawet mi potrzebny. Tylko ojca twojego się boję. Przecież pokroi mnie w kawałki. No. Panie Antosiu, no czekam i czekam. No idę, już idę. Bierz go pan, bierz go. No kazał pan przyjść, przecież jest zupełnie dobry. No chodź pan. Panie Łukaszu, po trzy z każdego. Bardzo proszę. Jaka piękna kreacja. Winszuję. Model eksportowy. Panie Łukaszu, proszę, całość i kapelusz osobno. Maestro, tuż. O, byłbym zapomniał, pani Aldonko, list do pani zostawili z poczty. O. Co się stało? Pani Aldonko, co się stało? Mój pozew rozwodowy wrócił, ja już się z nim nigdy nie rozwiodę. O, niech się pani nie martwi, pani Aldonko. Zdąży się pani jeszcze rozwieść ze 100 razy. Pani Aldonko! Weselej! No, troszkę uśmiechu. Marcin, powiedz pani coś miłego. Ja to panią znam z okładki. Z Nowej Wsi. O! O, to dobre, dobre, stop! To! O, bellissima. Kochany, nad głową zawsze więcej tła zostawiaj. Podnieś. No jak? Ładnie. A kwiatuszki? Kwiatuszki bliżej łona szanownego. No, głębia. Jak? Dobrze. I co teraz robimy? Teraz robimy zdjęcie. No to rób. Uwaga. Gotowe. Co gotowe? Zdjęcie. Zdjęcie? A klisza? Ale będzie bomba. Nasze kawalerskie, panie Pawle. No to zdrówko, panie Łukaszu. Dzień dobry, panie Łukaszu. Fatalna okoliczność. Dzień dobry. Co ty tu robisz, moje dziecko? Zdałam, przyjęli mnie. A, brawo, winszuję, pannie studentce. Muszę mieć zdjęcia do legitymacji. A zrobimy zdjęcie, ile dusza zapragnie. Przyjdź jutro. Ale ja muszę dzisiaj. Nie, dzisiaj wykluczone. Dziś pracuje mój pomocnik. On fatalnie fotografuje. Panie Łukaszu, jak pan może? Coś podobnego.
proszę iść, liczna panienko. Pomocnik zrobi pani fotografię nawet lepiej niż sam mistrz. Moment. Ania. Pracujesz? Jak widzisz. Cieszę się. Proszę pana, my chcemy jeszcze raz. Zaraz, chwileczkę. Nie będę ci teraz przeszkadzała. Cześć na razie. Ale dlaczego? Teraz nie mam czasu. Zaraz poproszę szefa. Chwileczkę. Słuchajcie, chłopcy, ty nie widziałeś takiej dziewczyny w żółtej kamizelce? No, dobre. Prawidłowe. Dobre. Masz. Masz, zarobiłeś. Ja idę przejść się. Cześć Marcin. Cześć. Cześć. Cześć chłopaki. Ale masz ciuchy. Sfotografujesz nas? Proszę bardzo. A forse macie? Forse. Kto ma, ten ma. No, ładnie. A gdzie jest tryjaszek? Na piwku. Masz brylantynę? Fryzjer naprzeciwko. Dzień dobry. Dzień dobry. Mistrzu, chciałabym portret. Służę łaskawie pani. Proszę uprzejmie. Dla mojego chłopaka. A gdzie przebywa szanowny przyszły? W wojsku. Już się robi. Ale szpetnie. No. Portrecik będzie marzenie. Bomba. Teraz główkę troszkę wyżej, proszę. Tak. Uśmiech szeroko. W moim kierunku tak radośnie. Uwaga. Dziękuję. Gadany mer sprawozdawca, nie? No. Szczęście życzę szanownej pani z przyszłym narzeczonym. Zdjęcia będą gotowe pojutrze. Dziękuję, do widzenia. Polecamy się łaskawej pamięci. Zarabiasz jak doktor. Jakoś idzie. Masz dziewczynę? Tego towaru, jak widzisz, na pęczki. Co? A co robisz wieczorem? No właśnie. No, kino, teatr, dancing. Normalnie. To może byśmy gdzieś wyskoczyli. Na szały. Bez taryfy ulgowej. Ale cośmy porządzili, to nasze. Zabalowaliśmy, aż całe miasto drżało. A, to panowie. Polecam się łaskawej pamięci. To może byśmy jeszcze raz. Nie. Cześć, chłopak.
Panie Łukaszu! Marcin, słuchaj, proszę cię, masz tutaj taką karteczkę i kup mi to wszystko, co tu jest napisane, dobrze? I choinkę, tylko bardzo ładną. Panie Łukaszu, och, panie Łukaszu, wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, pani Aldo. Słuchaj i przynieś mi to jak najszybciej do domu, dobrze? Panie Marcinku, jedna kwestia ciągle mnie nurtuje. Ludzie młodzi, zdrowi, a nic tylko się rozwodzą, zamiast dzieci wychowywać. Panu... Nie, nie, rzecz załóżmy teoretyczna, wie pan. No, a stryj Łukasz? Rozwiódł się, dzieci nie ma. Aha, stryj Łukasz. Ze stryjem Łukaszem to zupełnie inna sprawa. Gdybym był literatem, to bym powieść napisał. Ostatnia wielka miłość w Europie. I ludzie by płakali. Dobry wieczór. Dostałeś mój pozew? Tak, właśnie dlatego tu jestem. Z prawdziwą radością dam ci rozwód. To cudownie. A to może wpadniemy do mnie na górę, dam ci kawy i pomówimy o naszym samochodzie. Niestety, teraz nie mogę. Już zaraz jedziemy, kochanie. No to... trudno. Porozmawiamy kiedy indziej. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Tobie życzę również. Dziękuję. Jesteś miły. Oczywiście będziesz na rozprawie. Niestety chyba dopiero jak wrócę z Algierii. Proszę, otwarte. To ty? Tak. Kupiłeś choinkę? Tak, kupiłem. Weź z kuchni stołek. I postaw ją w pokoju koło okna. Poczekaj chwilę. Czegoś? Tego czerwonego? Mogę ci dać żółtego i czerwonego. Samochód?
Lubisz szybką jazdę? No. A dlaczego? Klin, klin. Pani Aldonko! Karpika przyniosłem. Aha. Dziękuję panu. Przepraszam. Do widzenia. Do widzenia. No, jesteś nareszcie. Szykuj aparat. Ona napisała po 30 latach. Napisała, żeby jej zdjęcie przysłać. No, rób. Dobrze, ale tak, stryjku, troszkę swobodniej, no. Tak. Nie. O, tak, tak, uśmiech. Uśmiech, tak. Jeszcze, jeszcze. Uwaga. Zdrowość małżeńska. Świetnie, stryjek wyszedł. Stryjku. Stryjku. Panie Boże, daj stryjkowi wieczny odpoczynek. A mnie? Amerykański samochód. Podróżowałam. Ostatnio to byłam w Casablance. O, równo, panowie, trochę wyżej. O tak, dobra jest. No i co, panie Marcinie? No i jak, panie Antosiu? O, ja wiem. Wenecja. Och, Canale Grande, tam za rogiem poznałam dziwieniego, co za przeżycie. O, kwiaty, kwiaty. O, o. Panie Marcinie, jest pan sławnym człowiekiem. Pan posłucha. Potem oto. Super szmira. Nieraz donosiliśmy o praktykach różnych wydrwigroszów. Jednakże rekordy bije specjalista od nowoczesnej szmiry, niejaki Dąbik. Dębik? Ten Dąbik. Żerując na snobizmach i tak dalej. Ludzie, nie dajcie się zwariować. Marcin, czytałeś? Jak oni mogli coś takiego w ogóle napisać? To wstyd. Rzuć to wszystko. Ale co ja zrobiłem? No? Co ja zrobiłem? No widzi pani? Niewiniątko, niech mu pani wytłumaczy, co zrobił. No, no, pani to lepiej potrafi. A ta Floryda? Ładna. A to są Alpy. No, ale po co mamy udawać, że jesteśmy tam, gdzie nas nie ma? A ta? A, to tak. Usiądę tutaj. Marcin, wiesz, ja bym chciała, żebyś był
taki jakiś inny. To znaczy? No, no, taki jakiś... Otwierać! No co jest? To jak się ma taką reklamę, to się udostępnia zakład klientom. Zamykacie zakład, a w gazecie pisze, że... Wiesz, takie lusterko muszę mieć. Kolor jakiś taki. Dans le jardin. Taki mały, a tyle forsy. Taki duży chciałbym mieć. O, resorowali mnie to. Odejdź, paniu, sprzedane. To trup przecie. Kolor taki, żeby był, tylko trochę czerwieńszy. I wiesz, Józek, żeby miał taki automatyczny dach. Dla pana, panie Marcinku, robimy co umiemy. Chciałbym być myśliwym. Ależ nic prostszego, proszę bardzo. Marcin! Marcin! Dzień dobry. Jest samochód. Może uprzejmie motoryzacja, sport i turystyka. Co ci jest? Samochód mam dla ciebie, okazja. Co? Samochód? Dla mnie? Dla ciebie. Amerykański? Amerykański. Długi? Długi. Yes. Samochód. Co to jest? Nic się nie martw. Miętka pestka. Wyklepię się i wszystko będzie w porządku. Kawalerze, nie kupuj tego trupa. Drzewo nie drzewo, słup nie słup, wszystko zetnie. Gilotyna diabelska. Zdaje się, zacznie padać. Kto to jest? Właścicielka. Dawaj forsę. Józek, tyle na razie. Reszta za parę dni. Jak na raty, to do Orsu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojciec z domu? W domu. Zły. Zły. No chodź. Nie mam. Wy dziedzicie go. Wy dziedzicie łobuza. Ale najpierw spiorę. Co? Co to jest? Pieniądze. Ile? 40 000. I nie kradzione? Zapracowane. Masz dla ciebie prezent. Ojej, co? A nie wystarałby się ojciec drugie tyle? Jak? Sprzedać łąkę.
Co? Wróble dokupują, rozrastają się, a ja będę sprzedawał? Nie. To może ojciec konie sprzeda. Słuchaj, a na co tobie tyle pieniędzy? Taki samochód kupuję. Synuś, a po co tobie taki samochód, jak są pociągi, PKS-y? Motor sobie kup, na co ci samochód? A na co wam konie, no? Są u wróbla maszyny kółkowe. O, nie będzie dębik od wróbla pożyczał. A zresztą co koń, to koń. A co samochód, to samochód. Tato. Tato. Jak wróble u nas taki wóz zobaczą, to ich krew zaleje, no. Nie. Będzie na hodowlę. Nie. Stój! Marcin! Stój! Synku! Marcin! Tato! Wracaj! Marcin! To co? Dokładacie się? Co? Takim tonem do ojca? O jak ja cię zaraz spiorę, to przez 3 lata nie usiądziesz! No, co tak długo nie otwierasz, gamoniu? Masz, to od matki. No, gdzie ten samochód? No, trzymajcie się, wróble. Wieź mnie pan. Chwileczkę. Uciekaj, uciekaj! Denerwujesz się, bo ja też. Zobaczysz, ten stary osioł kupi tego trupa. Kupuję. Polecamy się na przyszłość. No, jakby coś wypadło, to 2 słowa i do nas.
to skąd? A bo ja wiem. Chciałbym go mieć. Cudo prawdziwe. Bomba, centrowa. Wspaniały. Ale no. Zobacz. Ja już chyba ruszę. Pani. Cześć. Do widzenia. Spójrz na tego idiotę w strażackim samochodzie. Ania! Aleś ty elegancki? Ty też nie najgorzej wyglądasz. Weź stań tam. Patrz, samolot. Słuchaj, nie pojechałabyś do domu? Pojechałabym. Ale nie mam czasu. Co ty robisz, że nie masz czasu? To, czego ty nie robisz. Uczę się. Stań tutaj. Tak. A po co? Odwróć się. Ładny. Marcin, muszę już lecieć. Cześć! Naprawdę kupiłeś? No. Ach, ten twój plebejski upór. Dlaczego plebejski? Kochanie, teraz już musisz zacząć odróżniać plebejuszy od playboyów. Oj, sik maszyna! Proszę pana, tu nie wolno. Tu nie wolno parkować.
Cześć. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Gdzie się gapisz? Do roboty! Do roboty, psia krewnoje! Przewieziemy się? Nie. Aj, ta wieś, ta wieś. Samo zacofanie. Żadnych kultur, żadnych cywilizacji, nic. Mieście, proszę was, mieszkanie się liczy. Samochód. Mydło musi się pienić. Leżysz sobie w wannie. Może być różowa, może być w kwiatki. A tu, proszę was, muzyka z płyt. Jak się dorobię na ślimakach, to też wam założę wannę. Tak. I głośnik z gramofonem. Myj nogi, myj. Mieście gra się na adapterze. Niech ci będzie adapter. Prędzej, matka! Prędzej! No zaraz! Cześć, Marcin. Cześć. Franek, wracaj! Idę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Dębikowo. Rozstąpcie się, ludzie. Ale sekundę. Mamy z tyłu. Dobry. Czy pojadą ludzie? Cisną się, czy się też nie cisną? Wielcy panowie. A wiecie, to się błyszczy wszystko. Chają się, chają. Widzieliście? Tak? Poczekaj. Zobacz. Teraz no. Kręć. Wstań to kąt! Do kościoła! Nie jedziemy dziś do kościoła! Cześć, Marcin. Cześć. Ale wóz. Cześć. Cześć, Marcin. Cześć. Cześć. Ile on wyciąga? 150. Stary, napijemy się? Dziękuję, nie piję. Gardzisz? Wozem jestem. Toż imy motorami. Motor to motor, a samochód samochód. Chwileczkę. Pogadamy. Słucham cię. Marcin, bądź człowiekiem. Stary nam zabronił, ale nie widzi. No powoziłbyś nas trochę. Właściwie tańczyć przyszedł. Marcin.
No. Jak powozisz, to będziemy tańczyli z twoimi siostrami. Całą noc? Całą noc. Całą noc. Słowo? Słowo honoru. Jak pięknie nasze dzieci tańczą. Owszem, nie powiem. Szykarne dziewuchy wyrosły. I robotne. Pamiętasz? Ale głupi. Aniu, ja to wszystko dla ciebie. Głupi. Marcin. Co tam toczy się przed nami? Anka, poczekaj! Kiedy się zobaczymy? Daj mi święty spokój, tak spóźniłam się przez ciebie całe 2 godziny. Gotowe. To ile płacę? Zaraz, co tam było? Gaźnik robiliście? Robiony. Tak, zawieszenie poprawialiście? Poprawiamy. Tak, zapłon też? Też. Tak, a oliwę zmieniałeś? 2+9 i 2 na czyszczenie. 11 litrów oliwy, zaraz, 820 zł. A resztę przy okazji. A ten klakson 6-tonowy mam dla ciebie. Uśmiechamy się ładnie. Tak, tak, tak. Dziękuję. Proszę młodą parę do zdjęcia pamiątkowego. Państwo zachodzą.
Tak, proszę bardzo. Główeńki do siebie bliżej, proszę, tak? Bukiecik wyżej, uśmiechamy się słodko, państwo zachodzą. Uśmiech, proszę, uśmiech do siebie. Tak, dziękuję. Dzieci patrzą na mnie. Dziękuję. Klęknij, dzieci, na tu. Tak. Uśmiech, proszę. Dziękuję. Chwileczkę, zmienię kasetę. Proszę pana, zapłacimy. Pojedyncze 20, zbiorowe 50. Zbiorowe. Dwa zbiorowe, proszę pana. Dziękuję bardzo. Pan Dębik? Marcin. Otóż, panie Dębik, po pierwsze upłynęła ważność tymczasowej koncesji, po drugie nie złożył pan egzaminów czeladniczych w terminie, no i po trzecie nie płaci pan podatków od 3 miesięcy. Wydatki ogromne miały. A po czwarte, proszę pana, klienci skarżą się, że pan często w godzinach pracy zamyka zakład. No? No i co będzie? Poproszę o uśmiech. Nie, to nie dla mnie. To może w Paryżu? Nie, daj pan spokój. O, to. A może by tak tutaj, co? Tak. Trochę w prawo. Postawa, proszę. Dziękuję. No co, no wyjątkowo przedłużymy panu ważność koncesji na dalsze 2 miesiące. Oho. No, ale jeżeli pan nie wykona swoich zobowiązań, młody człowieku, to zakład ulegnie likwidacji. A te zdjęcia to niech pan przyniesie do mnie do biura. Zrobione. Do widzenia. Do widzenia. Zachodzimy, zachodzimy, dobry. Proszę. Uśmiech na lica, proszę. Uwaga. Gotowe. Dziękuję. Chwileczkę. Proszę tu na mnie, spoglądamy z urokiem osobistym. Dziękuję. Pozwólcie, matko jednego. Sama jak się fotografuję. Postawa godna, mina swobodna. A gdzie samochód? W podwórzu. Tak, samochód jest po to, żeby ludzie go widzieli. Zabierz te łapy, psują. Słuchaj, jedynak. Wiesz, chcą mnie wybrać prezesem kółka. Wróbla zdjęcia mnie wybrać. Ojca? A właśnie, bo ja jestem rolnik dewizowy. Za 2 tygodnie będą wybory. No chciałbym, żebyś wpadł do wsi, błysnął autem, no. Inaczej nic z tego. Marcin, jest dyferencjał. Samochód zepsułeś? Nie, ulepszenia wprowadzę. To ja później wpadnę. Cześć. Słuchaj, a kiedy mi oddasz pieniądze? No... Zdaje się, że się pozbędę tych pantałyków. Tak? Swaty co niedziela przyjeżdżają. No jazda z tą dziewczyny. Jedne za drugimi, a najwięcej wróble. Wróble? Ano wróble. To ojciec będzie dziadkiem wróblon. Ale dług zwrócić musisz. No. A teraz zobaczę, co po moim bracie zostało. Stryjowe? Stryjowe. No to zabieraj. Dobre? No. Łukasza. Łukasz. No, szybki samochód. Lej pan do pełna. Robi się.
Wóz jak smok i pali jak smok. 420 zł. Dał Pan Bóg dzieci, daj nadzieć. Już nie bywa. Po coś tu przyjechał? I to jest ta twoja ważna naukowa praca. A żebyś wiedział. Anna, czekamy. Już idę. Pięsiarka i pastuchy. Można pędzę ze śmiechu. Pękaj sobie, ale tam za bramą. I nie denerwuj mi drogi tym swoim czerwonym gratem. Kto z kim przestaje? Dobry. Marcin! Zdjęcia przyniosłem. Spadasz mi jak z nieba, wiesz? Jedziemy na wycieczkę. Ściągnęłam mnóstwo interesujących ludzi. Specjalnie dla ciebie. Oni wszyscy coś znaczą. To jest w życiu bardzo ważne. Tak, a dokąd? Do Kosówki. Całe miasto tam jeździ na weekendy. Do Kosówki. A co, byłeś tam? A z kim? Tak, z takim tam. Panie mecenasie, pan pozwoli? Mój przyjaciel, redaktor Marti, wschodząca gwiazda fotoreporterki. Niemiecki jestem. Panie mecenasie, to świetny kierowca. Dawno pan prowadzi? Och, od małego. Panie szefie, dwa słowa. Do kiedy? Na tydzień. Nie dłużej? Nie, skąd? Jedź pan. Dzień dobry, Marzena. Hej, witajcie. Hello, Jimmy. Serwo. Dobrze, że przyjechaliście. Cześć. Proszę dalej, zapraszamy. No chodźcie, 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 idziemy. No proszę bardzo. Zobaczymy, co tam będzie. Chodźcie. Moje uszanowanie pani. Chodźmy do środka. Chwileczkę, chodźcie. Proszę państwa, proszę o chwilę ciszy. Mianowicie, proszę państwa, właściciel granatowej Chevrolety numer rejestracyjny 00252 proszony jest do wyjścia. Pan? Tak, to ja. Co się stało? Proszę pana, na pański samochód najechała jakaś potwornie wielka ciężarówka. Ale kiedy... No kupa szmelcu, kupa szmelcu. Przed chwilą, nie słyszał pan tego huku? Poczekaj chwilę. Uwaga, uwaga. Mamy rok 2000. Nasza nuda z lat 70. osiągnęła rozmiary Pacyfiku, jest jak on niezmierzona. Ludzimy się wszyscy, dalecy i bliscy. Nie rozumiem. Dlaczego? Dlaczego pan się z panią nudzi wśród innych równie miłych ludzi? Na przykład pani, znudzeni tak i sfrustrowani? Frustrację zjedzmy na kolację, pieszo udajmy się na stację. Przecież dokoła ciągle jeszcze są góry, chmury, bzdury, deszcze. Z deszczu pod rynnę wpaść nie trudno, a wtedy głupio jest i nudno. Rok 2000! Obywatele! Dziś ostatni człowiek chodzący piechotą nabył w firmie WW samochód marki Spallini Spallinello. Tym samym piesi zniknęli z ulic tak jak z pól kwiaty, z lasów ptaki, z rzek ryby i raki. Szaleńczym pędziem mkniemy po autostradzie postępu. Pędzą narody w samochodach, lecz nic nie dzieje się w narodach. Zakręt historii jest już bliski, piekielnie łatwy, ale śliski. Obywatele, uważajcie na zakrętach. Auto pudełko, mieszkanko pudełko, serce pudełko, mózg jak pudełko. Świat przestał być trójwymiarowy.
tak jest, powiadam wam, kochani, wszyscy jesteśmy spudłowani. Byśmy się zbudzili, więc proponuję mały wstrząs. Przedstawienie skończone. Koledzy, na powietrze! Na powietrze! Na powietrze! Na powietrze! Od razu wiedziałem, że to głupi dowcip. Pan szuka kogoś? Czy czegoś, proszę tak, pana? Tak, szukam swojej partnerki. A może być ta? Cudownie. Szybciej, kurczę! Och! Ojej! Och, Marcin! Bierz go! No i co, Andrzejku? Daleko beze mnie nie zajechałeś, co? Basiu, co ja teraz zrobię? Wóz nieubezpieczony. A dlaczego nieubezpieczony? No bo nie miałem pieniędzy, idiotko. Uch. Karuzo kierownicy. A gdzie Marty? Gdzie jest Marty? Panie redaktorze! Marty! Panie redaktorze! Panie redaktorze! Marty! Marty! Co się stało? Kto tu się utopił? Samochód! Panie redaktorze! Może czymś pomóc? Zusie! Nasz samochód, ty! Stój! Stój! Stój, ty cholero przeklęta! Stój! Stój! Stój, ty! Stój! Chodź, stary. A może jutro? Teraz chodź. No niech tata idzie, no. Pójdzie tata. Ta. Nie pójdę. Tato, co ty? Tato.
Proszę. A co to jest? Ślimaczki w sosiku. Przysmaki paryskie. Czym chata bogata? Proszę, Bóg zapłaci. Francuskie delicje. Dziękuję. Zostaw, bo zepsujesz do reszty. Widzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, sąsiedzie. Moja mówi, żebyście wydali taksówkę, a my na remont i będzie dla dzieci. Na prezent ślubny. Zgoda? Nie zgadzam się. On, nikt się ciebie nie pyta. Wiecie, sąsiedzie. Obicia. Trzeba dać nowe. Ano trzeba. I radio trzeszczy. Zamokło. A po co im radio? Bo jak będą jechali do miasta, to żeby im grało. No, jak? Zgoda? Zgoda. To nie ojca samochód, a mój. Jakiś chuj, jaki twój? Nasz. Małgośka, na, masz. A swoje dostaniesz, jak się dorobię na ślimakach. A jak się rodzina powiększy, to się tę taksówkę na PKS przerobi.